ruskim, bez owijania w bawełnę, mogę grać gdzie chcę i możecie sobie pisać jakie chcecie komentarze. Możecie się panowie i panie przywitać. Dzień dobry, ja namówiłem Skorpia, żeby grał na rusku. Nikt mnie nie namówił, tylko ja podjąłem decyzję, UPK madafaka. Surprise. Warea. Oluj. Dobra, ekipa 4-5-osobowa, w duchu jeszcze jest jedyna nasza zmutowana... Kurde, nie mogę powiedzieć tego. Co się drześ? Dobra, już, nie pierdol, tylko graj, ogarniamy. Idziemy na szpital. Wiem. No, szpital. A wiecie, że szpital jest po naszej prawej stronie? No to super. Jak no, coś, poprawej. To już nie jestem szpital liderem jest, grupy. Już mam po prostu serdecznie po uszy tych rekrutacji, bo każdy by chciał grać ze mną, a to nie ma sensu. I... O, Nedunis zalogował się. Może Heda znowu ode mnie oberwie. No, zaraz wyrwie. Ode mnie znowu. Wyrwiesz. A będziemy jeszcze grać na Revolution? Nie, ja na pewno nie, dopóki nie ogarnę lagów. Ja też nie. To od razu mówimy, że na razie nie gramy w Revolution. Jebać jebać Revolution. Jebać biedę so much. Jak? So much. No jebać to no. Jebać, nie. Boże, dobra. Będę miał przez was dużo roboty. Będziesz miał dużo roboty. O, ruda. Za mnie ryj, kurwa. Właśnie jeszcze zapomniałem dodać, że jest z nami ruda. Do you want shot in the dick? Don't mess. Tylko ją zmutowałem celowo. Dobra. Ona jak coś będzie chcieć, to będzie pisać. Chyba trąbić. Hitpack, 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 hitpack. Do tych miast. Czekaj, o, adrenalinę też wezmę. Painkillersa. Antybiotyk. Kurde, mam tyle tego chujstwa. Bloodbuck. No nie podchodź mi tu. Dobra, git. I morfina mam. Dobra, wszystko jest. Już. Ogólnie to pochwalę się, że ja gram tutaj sobie tak ja. I tak, tak nerdzisz na tym serwerze. I tak nie znajdziecie moich rzeczy, bo mam je ukryte w bazie, której wam nie pokażę, żebyście nie mieli bólu dupy. Mam w niej jakieś 10 tysięcy ammo do M4 AK. Ale nie popisuj się, po co? 5000 SVD. Zgubiliśmy naszego bratanka. Wesołych świątków. Chodź tu. No idę. Biała się. Co ona jeżdża ci na białego? No. Negasy. Biało-czarny jesteś. Czarne ręce, biała. Lecak też czarny i broń. No, panowie, to taki. Plan ja mam ułożoną broń. Get out the way. Plan jest taki, nie ma baz, nie ma markerów. To jest czysty survival póki co. Wszystkich zastanę. Kurde, postrach tu robimy. Dobra, to jest tak. Czekaj. Pierwsza 28 jest na rusku. U nas jest 23:28. W tym momencie. 29. 29, przepraszam. Putin więc się tak, cieszy. Ja mam zegarek też. Nie. Jest. Mam dwa. Mam zegarek za sobą, śmieciu. To może mi rzucić. Dobra. Jako, że ja tu gram, to co by tu powiedzieć? Niedawno był update, a po update'cie zostało zmienione całkowicie wszystko. Już nie ma pustyni, jest wszystko zielone, area jest... No i to i tak ma być, kurde, a nie pustynie i w pokrzcie. Pokaż moją twarz, pokaż moją twarz, także ja dla osób, zielony. Dla osób, które nie grały długo na rusku, od naprawdę już długiego czasu, tak powiedzmy pół roku, no to mówię, no pozmieniało się bardzo dużo. Nie poznacie serwa. Macie hełmy, macie kamizelki kuloodporne, nowe bronie, między innymi jest 4 AUG. Przyznam się wam coś do czegoś. Nie. Mamy najlepszego snajpera na świecie. Jej.
A ty, Archaik, podpisałeś z jakimś ruskim kontrakt, że tak reklamujesz? Tak, ja mam 19 FPS-ów, laguję serwer. Ja mam to tylko match. Góra 30, 40, 50. Nikt nie może mnie zabić, jesteśmy DB Lager Team. Ogólnie... Największy lager to jest Leopard. A ja 3000 tak. FPS-ów, dziękuję bardzo. Ogólnie gramy jeszcze z Litwinami. Właściwie to ja gram. Litwińskie! Ja też gram. Ale Marine. Oni mnie ostatnio coś nie wbijają często. Marine Bohalka, greetings! Yay, surprise, motherfucker. Jezu, połowa Rosji i Litwy, to zobaczy. O tej porze to no same Brazylijczyki kurwy wchodzą, nie? Marine, kurde, Neymary za sradę. Gdzie byście kurwa poszli? Właśnie nie wiem. Dobra, no to co, no trzeba coś polutować. No to przede wszystkim. Ej, ja idę do tego sklepu, idziecie ze mną? A po co? Głupiś jest. Chcesz, żebym ci łeb odstrzelił? No. No, dla Rudy. O. Grzeczny Lampard, dziątko. Grzeczny Lampard, już, bo dostaniesz shot in the dick. Mam łom. Mam tu są butelkę. Twoją manierkę. Macie tą wodę? Ej, pójdziemy do namiotu. Mojego takiego temporary namiotu. Dobra, nie pokażesz temporary. Nie pokażesz oczywiście namiotu, bo zaraz... Ałaha! Ty dekielku! O, go trafię tym łomem, serio? Ej, wiesz, że ty u mnie waliłeś w tą lampę? No też walił w lampę, ja tylko skoczyłem. Masz krew. Nudzi ci się, że dzieci niemiłe. Ogólnie Skorpio zademonstruj broni nową, nazwaną Double Barrelet. No właśnie, nazwa mi się nawet podoba. A ja mam Remingtona. A macie szamo do tej broni? Ktoś tam się pewnie znajdzie w jakimś pierwszym, lepszym lucie. Ja mam SVD Camo. Możesz pokazać, popatrz. Dobra, ja SVD Camo Hamo, już ci mówiłem. Tu jest niedaleko moja... Strzelę na koniec odcinka, tu jest niedaleko obiecuję. Moja baza otwierana. Tutaj mam bazę, ja sobie mogę do niej wejść. Ale nie ale mogę Ale hasła nie pamiętasz? Ale nie mogę wam podać hasła, bo sam hasła nie pamiętam, więc dlatego... Jeszcze ktoś by się włamał i... Zabrał mi wszystko. No właśnie. Dobra, bo się tak kręcimy w kółko, a gdzie to mamy iść? Za mną. No dobra, idę. Kurde, czekałem na was 2,5 godziny, aż coś w końcu nagramy. Się w bo mieliśmy akcję, zanim zaczęliśmy nagrywać, a z brazolami, kurde, armia Neymara przyszła i nas zjechała. Z brazolami żeśmy się tukli. Znaczy, no chyba was zjechała. No, znaczy ciebie ja też zabiłem. Zjechała. Mnie tam nie zjechała i Blancika. Dobra. Ja zabiłem jako snajper. No, tyś zabił. A skubany uciekł. A skubany uciekł? Skubany. Tak. Także... Wesołych świąt, cyka. Tak, pozdrawiam też braci Hazardów. Tylko, że Hazard to Belgia. Ale on ma brata, na pewno ma brata, niech ci kobieta na go tańczy. Musi mieć brata, no Torgan Azad to chyba nie jest jego brat, nie? Dobra, wychodzimy sobie. No dobra. I ogólnie tak, co jeszcze by tu wam powiedzieć? Pod F11 jak mapa, to macie zaznaczony obszar, gdzie jest cargo. Ale to ja nie mam mapy. Czekaj, ja skoczę do wody po wodę. Rzuć na mapę. No mapę, ja mam tylko jedną mapę, Ino. Ale dobra, rzucę ci. O Boże, ale mi się żywać, chcę im pokazać. Już, czekaj. Lol, co ja zrobiłem? Odwaga mi dałeś. Kurwa, jestem genialny. Tu jest. I F11, proszę, proszę bardzo, nic się nie zmieniło, tylko tam jest jakieś czerwone tło z żółtą kropeczką, tam WSF. Ty, żyjcie się, jaki mam zajebisty hełm. Dobra, cieszę się, oddaję ci mapę. Mój. Masz tutaj. Jaki twój? Już jest mój. Już jest mój.
Dobra, dobra, no panie tak, przewodniku. Ej, chodźcie, idziemy zapolować na zwierzynę. A zaraz na ciebie zapoluję, tyś o, dobry, 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 lamparty dobry, dobry, to dobry. Są zwierzęta. Zaraz zapolujemy sobie na zwierzynę, która jest tutaj, ja jestem przewodnikiem. Ja chcę złoma ją. Zaraz ja tobie złoma przywalę. Oddam ci przy okazji. A więc, moja droga grupo, po prawej mamy górki, mamy tutaj zwierzaki. A po lewej mieliśmy drogę i mieliśmy wodę. Górki. Tutaj mamy krzoki i dużo drzew. Po lewej mamy los. Po prawej konopę. A tutaj i po mamy lewej jeszcze... mamy misio. Misio mam. A tutaj mamy jeszcze misia. Jest. Do po niego. Ale one żywe? Wszystko żywe? One są żywe. Miś jest bardzo zły. No tyle to ja i ja wiem. Te ruszał się, ognoj. I co tam z niego można wyjąć? Pizzę? Mięso. Ty czekaj, bo jeszcze cię ten... WWE? Nie, jak to było? WWF. Posądzi cię o maltretowanie zwierząt. Mo w dupę. Więc tutaj chyba będziesz musiał wstawić cenzurkę. A to jakieś zombie, to można... Nie wiem, no dobra, jest trochę tego surogowego mięsa. Nie, oni są tam. Oni są tam. Co się zrobi cenzora? Chuj. My tutaj zombie zabijamy, znaczy tu. Zwierzaczki. Oni są tutaj. Aha. Nie, nie trafiasz. Czemu to nie żywe? Cargo już nie respi. Cargo respi się do... Podejdź i to z kolby jebni. Aha, mogę z kolby, do... O, nie. Do góry zjąłem snajpera. Zwierzaka. Dobra, 5 strzałów, muszę oszczędnie. Jak ktoś chce, to niech bierze mięso. Ogólnie nie polecam jeść... Nie polecam jeść surowego mięsa, bo można dostać... Padaczki, choroby. Raka. Eboli. No właśnie. Chorobę lampardową. I wszystkie inne choroby, jakie istnieją. Tak. Okej, okay, jesteśmy tutaj, tutaj mamy... Drewno, ja mam zapałki, ja mam zapałki. Ja mam 4. Mam 0. Ja chcę to. Dobra, odejdę. Ogólnie pochwalę się, jaką mam broń. Mam czekaj, AKS-a. Pokażę ci, tak, o, żeby pod światło... To daj, ja rozpalę, jak tak? Jaki jestem seksowny, mam hełm. Hełm no. Chroni ogólnie przed headshotem, bo jak wiecie, są tutaj headshoty. Chaos wyszedł. Jebane lagery. Ruda to cię już normalnie pokochała w tym hełmie. On wiesz. Pewnie tak powiedziała, tylko jej nie słyszę. No właśnie. W nocy jak gracie, no to zaopatrzcie się w hitpaki, ale to są oczywiste fakty. I pancerze antyputinowskie. O, bierz sobie M19. O, będziesz miał. Będziesz miał secondary weapon. Dobrze, git. A ja mam dla ciebie magii. Czekaj, jeszcze wywalę ten toporek, bo mi się to chyba dziedostwo nie przyda. A nie wiem, możesz wywalić. Czemu mi się łepety na trzęsie? No to użyj painkillera. Ale nie, tak dziwnie, kurde, nie wiem, jak to opisać. To nie wiem. Dobra. Tak. Pieraj tutaj masz. Mam pułapkę na niedźwiedzio. Pułapkę na niedźwiedzio. No jomu. A to w takim sensie mi się trzęsie. Widzę cię. Jakbym był pijany. Widzę cię, Blancik, nie musisz zastrzelać. Blancik nie kamp. Ja tylko mogę kampić. Wyrzuciłem ci tutaj. A on ma jakieś problemy z mikro? Nie, ale tak. Dobra, nieważne. Wyrzuciłem ci tutaj. Ej, Skorpio, jaki ty masz plecak? No popatrz, biedny. Mam woreczek. Ja też mam worek właśnie dla ciebie. Ha, super. Skorpio, wyrzuciłem ci tutaj magii do tej broni. Już. Do tej emeczki. Już, zbieram, panie. Pitonie. Dobra, koczko, danie, dziękuję. Ej. Ty masz M1019, Skorpio? Tak, jak w Wordzie wczoraj napieprzałem w zombie. To masz. Tak.
Jezu, macie od wystrania tych magów. Nie ma zegarek, bo ja nie chcę. Czekaj, zegarka, bo coś nie mogę podnieść za bardzo. Tutaj masz. A w sumie idzie. Dobra, już. Tu jest zegarek. Już ja wyrzuciłem ten zegarek. Idziemy szybko. Tu jest zegarek. Dobra, ekipa zbiórka. Dobra. Tu jest zegarek. Ale po za sabatą, dobra, tu zbiórka. Zbiórka, ekipa. Od lewej. A to wojsko, panie. Ej, złomak. Kurwa, bo zaraz wszyscy dostaniecie hedy. Jurde. Dobra. Idziemy. Come on. No dobra, poskubało mi się. Skubało ci się. Come on, natychmiast. Idziemy. To jest jedyne miejsce, w którym nie masz takich lagów. Tak. 3000 FPS-ów. Tylko 30. Nie, właściwie 25. 50. Chciałbym mieć 50. Ej, jak coś, nie? To ja biegam z łomem i biję tym łomem, więc jak... No to nie bij, kurwa. Skarpio, to tak. Nie, czekaj, bo ja się muszę obrócić, bo wy torturujecie biedne zwierzątka. A gej? Dlaczego jest gejem? Na dół, natychmiast wszyscy, natychmiast, już. Ups. Ja miałem laga. Dobrze, że w tym milisie mam licznik czasowy, bo już mamy 16 minut. Miałeś laga mózgu. Laga? Mózgu. Zaraz idziemy poltować. Na arenie nie ma co iść, bo na arenie jest działko M60 zamontowane. Oluju, mam maczetę i nóż. A można je odmontować? Nie. Ale da się z niego strzelać. To też bieda. Wiesz co mi Blancik powiedział, mi skubany pewną rzecz, że jak cię ty postrzela i cię zabije przy działku, to jak relogniesz przy tym działku, jakoś tak, czy on cię zabije przy tym działku i się od niego nie oderwiesz, czy jakoś tak, to się zrespisz obok działka. Trzech murzynów i jeden biały ciul. Okej, taki będzie tytuł. No wiem, Negasy, że zazdrościcie, kurde, spokojnie. No dobra, no koniec. Dobra. Wy tu stoicie, bo to jest już cenzura. Tutaj będzie takie jedna wielka cenzura, tylko ja sam idę. Ja sam idę, powiedziałem. No to dobra, no już stoję, no, przy Blanciku. Daj no pan Blanta. Pięciuniu. Oj, zajarałbym sobie takiego Blancika. Jeśli wiesz, co ja znaczę. Wow, kto by nie wiedział. W tak porąbanym kraju, co to jest Blancik? Tak, ale nie motać się. Te, Blanc, nie jest. Dobra, Blancik, ja mam łom w ręce. Dobra, też. Czarnego możesz bić, ale nie mnie. W ręce pęce? Które ence? Ej, to mogę uderzyć Blancika raz? A mogę double shota nie zrobić? Możesz. Ale on się wyszedł na tam, on mnie uderzył. Nie da się, wiem o tym. To chce CZK-mu? Ja. Idę! Spadaj, ja idę. Gdzie ty jesteś? A ja wiem, gdzie on jest, ha. Ty nie wiesz nic. Wiem, bo ja wiem, gdzie on ma. To nie są moje namioty, cicho. Ale wiem, gdzie jesteś. Ładam. Ej, nie mam miejsca, muszę odłożyć SVD. Tam jest, przed nami. Ale nie idź tam, Skorpio. Bo zdradzisz moją miejscóweczkę. Dobra. A zgubiłem ich. Dobra. Blanta, nie strzelaj. Okej, okay, mam wszystko. Dałbym CZ-kę? Ja chcę CZ-kę. Ja chcę. CZ-kę, SVD, nie mam tutaj. Biegnę, spadajcie od tego. Skincie tylko tego, zabiję. Zabiję. Cicho. Nie bierz tego, Skorpio, wyrzuć mu. Yes. A CZ-kę masz? Tak, ja mam. Masz.
Czekajcie. Forever na 5 minut. Przytupem. Czekajcie. A teraz przerwa na reklamy. Odejdź. Włączamy niskie odejdź. Ceny. Ej, mi też. Lampard ogólnie ma camo backpacka. Jakby ktoś nie wiedział, to Lampard ma camo backpacka i SVB camo. Camo, camo, hamo. Byj tam, byj. Dobra, chodźcie, idziemy. Weź to skorpio. Co ja mam wziąć? Ja już wszystko wziąłem. Może idziemy, co? Zbiórka! Nie wejdę ci do tej pułapki, bo jesteś chory. No, zbiórka, kurwi, no. Nie strzelać. Mam laga. Lag oznacza gracza. No. You wake in the way. Idziemy. Normalnie obóz przetrwania. Bo są przez świat. LOL, patrzcie jak mi się zbugowało, nie trzymam łom. LOL. Jak trzymasz ten łom, pokaż. No. Jak krzyż pański. Patrz. U mnie trzymasz go normalnie. Trzeba jakby broń trzymać, nie? Nie, jak lodową pałę. O, teraz normalnie. Także... Wszystkim no. Polecam, jeżeli chcecie grać w prawdziwe MTA DayZ. To prawdziwszego tu nie będzie, jak tu. No to prawdziwszego nie ma niż właśnie Rusek. Jeśli chodzi o DayZ moda, bo standalone będzie już taki zajebisty serwer. Ej. Będzie Brazilian Survivors. Słyszycie, w skrócie powiedzcie top. GTA. O. No robi się taki serwer Brazilian Survivors i on będzie pod DayZ standalone'a. Co, i zainstalują 3 giga cudów i pod MTA? Nie będziemy tam grali, bo tam są brazylijskie śmieci, które lagują. No kurde, 3000 pingu. Znaczy się ja zabiję, nie wiem jak wy. Tak. Dodatku... Ty zabijesz na takich pingach. Ej, je... W ogóle gdzie wyście poszli? Ej, ja sam będę miał taki ping zresztą. Ej, ja ci powiem, że ja tam kiedyś miałem po 80 FPS-ów, bo jeszcze jak grałem, jak tam beta była, nie? A gdzie wy jesteście? Zgubiłem was. No, to ja tam miałem po 80 FPS-y. Pamiętasz, gdzie zabijaliśmy zwierzynę przy torach? No ja jestem przy torach w tej chwili. To dawajcie, wrócimy się do niego, bo chłopaczyna się zgubiła. Tak, się zgubiłem wyjątkowo. Jestem na szczycie tych torów. Może was tam wyczuję. Chłopaczyna się zgubiła, motywuje do działania, do momentu zawahania, na momencie leci graba. Nie podpisuj się rapem. Prawdziwa dobra, to widzę zasada. Już tam was, nie płakać. To mnie, to nie idziemy chodź. Do syfy. Do syfy potrójcy. Nie idziemy. Nie rób większych podróży, bo to nie ma sensu i tak po drugie jeszcze trochę z 5 minut z kawałkiem i skończymy, bo nie będziemy przedłużać. Tak szybko? Chcesz kończyć? A dlaczego nie? I tak przecież starczą mi pół godziny. Jak a to już nagrywamy 15 minut? Lel. Nie, 20 ponad. Ło kurwa. No czas dla ci, no mówię, Putin. Welcome to Putin World. Welcome to Putin World. To jest taka... prawie jak reklama. Top GTA, polecamy. W końcu przecież jesteśmy w tej... GTA. W tych no... apokalipsach moskiewskich, więc jest masakrycznie. Top GTA 2, tak, jest spóra. A ja mam skrzynkę z narzędziami. Też mam skrzynkę z narzędziami, wiesz. Tylko, że ta... Ej, co ta fura potrzebuje? Co ta fura potrzebuje? Ale i tak... Dobra, to rozwalamy ją. Czekaj, ja chcę ją... Jest tam na przycisk? Aha, wy chcecie ją do wody wylać? Wylać, kurde, ja jestem dobry. Wywaliło cię, rozwal ją. Uhu! LOL! Co to się stało? Będzie to na odcinku w chuj! Do torsiami.
Idziemy, chodźcie. Kosmiczny wybuch, a jeszcze piękniejszy, bo jak dostał blacik blachą płotę. Kogo ty strzelasz? Nie rozwalisz tak. Nie rozwalisz tak. Ale mi się, ja mam jakieś dreszcze. Serio, mi się tak rozmazuje, nie wiem czemu. A czekaj, ile bo mi się chlać chce i jeść. Dlatego. Proszę cię bardzo. Tylko czekaj, coś muszę pewnie wyrzucić, bo mam full eku. Nie mam full eku, co ja gadam. Mogę brać jedno i drugie. W ogóle nie spodziewajcie się, że cokolwiek zabijemy, ale wpierdalają, no byście się kultury nauczyli. Dam. Jestem ludzki żółw. Pojedzony. Dam. No i to działanie się gra. Oh Jesus Christ. Nie wiem, jeżeli... tak, bo tutaj mówiłeś na początku, że jeżeli nic się nie zmieni na Revolution takiego na poziomie, żeby, nie wiem, grało się tak jak tutaj, no to kurde... Przede wszystkim niech ogarną lagi, no, bo przynajmniej na słabszych komputerach to tam się nie da i grać. Pewnych graczy, których nie wymienię. Pip. Neskot, pozdrawiam. To zabolało. Nie no, cicho, do Neskota nic nie mam. Na rusku jak gra, to do niego nic nie mam. Jak gra na Revo, to mam coś do niego, ale jak na rusku gra, to nic bo do niego. Bo gra na Revolution? Trochę dziwne. A jak tam Wojhan? A Wojhan już dawno nie gra. O kim ty mówisz? Że go nie znam nawet. Ruda dziewczynka już nie gra. Bez obrazy dla Rudej. Ja pierdolę. Ale on nie gra, serio, on się obraził. 3 kilo amfy i 5 tonów nefredonu. No kurde, to jest normalnie już mózg rozdupcony. Tylko dlatego, że... Boże, nie pisz nic. Nefedronu. No 5 ton. 3 kilo amfy i 5 tonów nefredonu. Pasuje. Refredronu? Nefre. Kurde. Nefredonu? No. Aha. Nie reflinków. Ktoś chce kurwa dostać z łopaty. Ej, panie, nie skorpio powiek. O? Bo chciałem. Masz coś do tego? Ja nie zbieram tego. Ale item, ja cię kręcę. Części samochodowe. Nasz kochany GZ. Nasz kochany GZ. To nie GZ, ale morda. No właśnie, żaden GZ. Uzdurali. Aha, ej! Patrzcie na mnie, chodźcie, patrzcie na mnie. Dobra, chodź. No i to zaraz z blancikiem nabijemy sobie kile. Jestem Hirosem. A co nas to obchodzi? Jestem czarnuchem. No to dawaj, graj tym czarnuchem. Gram. Czarnuch ma lagi jakieś. Mega lagi. Ja mam 18. No ja nie mogę, jak cię cofa. On ma 5 FPS-ów. Jak go wywali zaraz. Uwaga. O, cicho, ogarnęło się 19. Ej, Sanchez. Nie, ty Fadzio. Gdzie jesteście? Dwie opony. Gdzie jesteście? Yolo Bridge. A, dobra. Dobra, idziemy już. Jakie ty? Aha, na moście tam, dobra, już idę. Dobra, to przy tym moście się ustawimy i zakończymy pierwszą... Kto strzela z was? Nikt nie strzela. Blancik. Dobra, ustawcie się przy tym moście, gdzie tam jesteście i się pożegnamy szybciutko. Nic takiego nie zrobiliśmy i to ma być na odcinku? Leo. Dobra, żart. Co to ma znaczy, co to taka lipa? No to co, pół godziny żeśmy biegali, a teraz pół nie, godziny... Ej, jak nie zrobiliśmy dużo? Zrobiliśmy, jestem Herosem. A, no i zabijamy zwierzaki. Dobra, chodźcie na ten most. Pardanie. Ej, typek! Gdzie ty? Typek, Sanchez! Nie widzę, mam laga. 4 FPS-y. Pojechał! Ja bym nie miał laga, bym ich zrzucił ze snajperki. A ja pewnie gdzieś znowu zbiegłem od was, zajebiście. Ej, gdzie ja jestem, bo ja nie wiem, mam laga. No ja jestem przy tym moście do... Tam było ich dwóch, ty widzę tego Sancheza, o luju! Ej, wyrąbało mnie? Nie. Widzę tego gościa, on sobie jeździ tak beztrosko, czekaj.
On pewnie tam wysiadł i pewnie próbuje mnie upolować, albo... Ej, pilnujcie mnie, kurwa, bo mnie zabije zaraz. Ale gdzie ty jesteś? I gdzie jest ten koleś z Sanchezem? Wyrąbało mnie, nie? A ja nie wiem, co... Tak, wyrąbało cię. Teraz tak. Dobra, gdzie ty jesteś, Blancik? Szkoda, że go nie słychać. Też jestem na farmach. No ja już jestem na ulicy, tam przy tym moście do LV. Widzę cię. No dobrze. I widziałem tego gościa z Sanchezem, ale gdzieś sobie pojechał. Ale to był gość czy goście? Jeden był. Tak, jeden, bo on spamował tą... A ja wiem, kurde, kiedy czymś spamował. On spamował spację, nie spację, tylko strzałkę tapował. Żeby szybciej zapierdalać. Aha. Ale gdyby mi nie złapał ten lak, nie? To bym jeszcze mógł go zdjąć. Ty. Ja. Widzę cię. On spierdolił, mówię ci, on po... Kij. Nie chciał żadnego... On nic nie miał alispaka. Ale frag zawsze frag. W sumie wystrzelałem 5 ammo na niego, ale chuj, jak się motor, ma 10 właśnie kart, motor, to... nie? No, świetnie. Mogliby... Ja nie wiem, czy tyś mu motoru nie uszkodził przypadkiem trochę. Polak przeżyje godzinę, a Brazylijczyk 12. Świetnie. Dobra. Gdzie wy jesteście? No, jesteśmy tu na tych farmach, nie? Chodźcie na czerwony most, na żółty most. No dobra, to idziemy na żółty most, dawaj szybko, Blancik. Jaki żółty? Jest tylko czerwony. Jesteś przy czerwonym moście, Sergio, chciałem powiedzieć, Skorpio? No. To dawaj, widzisz mnie? Czekaj. Ej. Widzisz mnie? Jestem. Jak będę miał 10 tysięcy humanity, nie? Najmniejszy problem. Dobra, gdzie ty jesteś? A już, dobra, widzę. Jak pan miał 10 tysięcy humanity, to mogę być jeszcze lepszym herosem, wiecie o tym? Ty będziesz podwójnym murzynem? Tak, będę podwójnym murzynem. Będzie podwójnym murzynem. Teraz Miga Maxi King. Teraz uwaga, będzie Yolo Bridge. Czyli będziemy robić tak, będę wam będę was strzelał, raz jeden strzał, będę was bulbagował. Strzelał, bulbagował. No, idziemy już. Czekajcie, bo mówiłem coś o Crashu? Tak. Nie. To mówię o Crashu. Prawie czego mówię, prawie czego. Dobra, Lampardziątko, to ty jesteś taki, wiesz, no... Nie. Najmniej ważny. Ja najmniej ważny? Bo cię wywala, więc wiesz. A kto ci dupę ratował? A kto Ruda. Ci dupę ratował? Ruda. Dobra, no przyznam, że... Ruda. Dupa mi ratowała. No. Ruda mi ratowała dupę i to ile no, razy. No właśnie, no. A ty jej? Tabia. O kurwa. O w dupę. Ale mnie zombie sklepało. Czekaj, ty... Da ci bloodbaga? Czekaj. Krwowisz. Ja krwowie? Nie, ja nie krwowie. Nie. Nie, nie krwowie, ale jakieś... Bloodbag może ma... jak... I jestem tak biały, że aż zaraz oślepnę. To dlatego ja nie lubię tego screena. Czekaj, po co? Ile ty masz? O, też jestem biały, ale w innym kostiumie. Znowu jesteś biały, kurwa. Dobra, przechodzimy przez Yolo Bridge i tam możemy skończyć. Juuu, super. Ładuje mi się. Rąbać, że nie było aż takie pisko. No może poza tym, jak Blancik dostał blachę w mordę, to było bekowo. No to trzeba nagrywać tutaj w ciągu dnia, jak jest po 40 osób. No bo w nocy osób. To tak nie ma... Coś w stylu AK, ten, Majdan. No nie ma tego, no, brakuje. A co wam powiem, jeśli... To dużo FIFA. Jaka FIFA? O czym ty mówisz? Dlaczego ci się Majdan kojarzy z FIFą? Ty jesteś głupi jednak. Nie wiem. No, Skorpio, odpowiadaj na pytania widzów. Super, jeszcze teraz, dzisiaj, w tej chwili. No? No, jesteśmy twoimi widzami, więc uprzejmość nakazałaby, żebyś odpowiedział. Dobra, no mów. Dobra, pierwsze pytanie. I ostatnie.
I teraz moje pytanie, dlaczego się sprzedałeś, że grasz na rusku? Ile ci rząd ruski zapłacił, żebyś grał na top GTA? Chciałbym, żeby mi ten rząd ruski zapłacił, ale to jest niemożliwe fizycznie, a po drugie... Mamy free bazę! To się cieszę, a po drugie to jest mój wybór. Może jeszcze wy mnie do tego trochę przekonaliście, ale wybór należy i tak do mnie. Więc mogę grać moje... i tu, i na Revolution, i na brazylijskim, mogę gdzie chcę. Ej, a teraz moje pytanie, dobra? Dobra. Od ilu lat nagrywasz? 2 lata przejdzie. Widzisz, moje najlepsze pytanie. Dobra, gdzie jesteście? Port Carson. Już? No już! Jest takie, są 3 zielone drzewa i jedno czerwone. Nie, bardziej rudę bym powiedział. 3 zielone i teraz też rudę. Musisz tam zeskoczyć. Właśnie. Nie umiesz schodzić. Masz manierę napełnioną? To weźmy kopsni. Dobra, gdzie konkretnie jesteś archaik w tym... Widzisz nas przy tych... Widzisz nas przy tej wieżyczce? A ta wieżyczka, taka drewniana. Bona. Ambona. Taka drewniana może... wieżyczka. Uh-huh. A dobra. Zambona. To przy tej drewnianej węgiel 8 wieży skończymy odcinek. Dobra. Doczekajcie, biegnę do was. Tak, super. Zadali mi 2 pytania. Myślałem, że będą na tyle porąbane. To pierwsze trochę było śmieszne, a drugie już takie no, kozaka. Tak, nie wiem, czy się żegnać, bo w sumie to... na rusku to nie będziemy się żegnać, tylko po prostu sobie tutaj będziemy, nie wiem, jeszcze potem grać. Może jeszcze nagramy coś na święta. Do swidania! Super, do swidania. Jebać fubu, słomacz. Jebać fubu. No, dobra. I samo X-armia. Ej. No poczekajcie na mnie! Ja już tu bym. Już dobra, no to czekamy jeszcze na takiego lamparciątka i wtedy skończymy. JP Somarz, jestem. Dobra, nie chwal się. No to... Czekajcie! Nudzi ci się? Do swidania! Dobra, skończyć już ostrzał i do widzenia. Nara.